Cześć, z tej strony Corion. Witam was w 9 odcinku z gry Gothic 2 Noc Kruka z modyfikacją Lobos. Jak pamiętamy, poprzednio mieliśmy opuszczać kopalnię i właśnie w tej chwili to zrobimy. Ciekawe co czeka na nas... O, przejście. Ciekawe co czeka na nas dalej. Jock. Jestem Jock, protektor gwardii Lobosu. Mam za zadanie zaprowadzić cię do obozu. Tylko bez żadnych numerów, inaczej nie zawaham się pozbyć cię życia. Za mną, skazańcu. Okej, lecimy za nim, zobaczymy co ciekawego nas tutaj będzie czekało. Na razie mam jakąś fajną kosę. Tylko nie wiem, czy on nam później broni nie zabierze, tego się obawiam. Chociaż jak będziemy już w... A niech się sam bije. Chociaż jak będziemy już w środku, w tym obozie, to może nam pozwolą ją nosić. Z podkreśleniem na morze, bo nie wiem jak to będzie wyglądało. No ale póki co fajnie by było z niego troszeczkę chociaż expa wyciągnąć z tego Jocka. Znowu jedna z tych cholernych bestii. Mamy 20 punktów, mogliśmy się jeszcze czegoś tam nauczyć w środku. Ale jakoś nie pomyślałem nad tym. Tego topielca bym chciał, żeby mi upolował. O, upoluje nam topielca, także dodatkowy exp. My sobie pozbieramy, co tutaj się da pozbierać. Raczej nam nie zginie. No i na szczęście nie zginął. O, przypomina mi to coś, tak jakby z bagien, z Gothica, ale bardzo ładnie przerobione. Chyba w ogóle on to typowo sam robił, więc duży plus. Bardzo ładnie, niby mały obozik, ale wygląda przyjemnie. No jak taka typowa, nie wiem, kolonia mała skazańców. Jock, nie jesteśmy na miejscu. Widzisz gościa przerożnie? Idź do niego, od teraz to on jest odpowiedzialny za ciebie. Czym zajmują się protektorzy? Dbamy o porządek, organizację i zapasy dla garnizonu. Zajmujemy się też szeregiem innych zadań, o których nie musisz wiedzieć. Rozumiem. No to idziemy do gościa tu przyrożnie. Hiago się nazywa. Przybywam z kopalni. Do cholery, przecież to czuć na kilkanaście metrów. Tak dalej być nie może. Cholernie od ciebie cuchnie, wyżej jest baniak z wodą, skorzystaj z niego. Do rzeczy, potrzebny mi ktoś do drobnych prac w obozie. Dwóch ostatnich skazańców gryzie kwiatki od spodu. W zamian za pomoc w obozie nie pozwolimy ci zdechnąć z głodu. Dostałem coś lepszego od starego chleba i wody? Jak przyłożysz się do swoich obowiązków, dostaniesz coś lepszego. Dobra, a teraz słuchaj mnie uważnie. Z tego będzie jeszcze więcej kłopotów. To wojskowy obóz Gwardii Królewskiej. Są tu najlepsi żołnierze, jakich nosiła matka Lobosu. Przeczytałem dwa naraz, mi się zmyliło. Każdy ma przydzielone wielce odpowiedzialne zadanie. Dlatego nie możemy sobie pozwolić, by ktoś dodatkowo rozpraszał naszych ludzi. Żebyśmy się dobrze zrozumieli. Nie wściubiasz nosa w nie swoje sprawy, nie sprawiasz problemów i wykonujesz sumiennie powierzoną pracę. Wam skazańcom nie wolno wchodzić do miejsc oznaczonych wojskowymi flagami. To teren zarezerwowany dla członków oddziału. Co również istotne, nie wolno wam się oddalać z obozu na krok. Żołnierze mają rozkaz strzelać do każdego skazańca, który tylko oddali się bez pozwolenia. W obozie masz w ogóle nie zwracać na siebie uwagi. Wszystkie pytania kieruj bezpośrednio do mnie. Od dziś jestem twoim bogiem. Wszystko jasne? Zaczynamy od razu? I takie podejście mi się podoba. Przyzwyczajaj się. Jutro rano masz czekać czysty, zwarty i gotowy do roboty. O... Co się stało z poprzednimi... O Lupiną? No, możemy zapytać o tego Lupiną. Mogę o coś zapytać? Czego chcesz? Zanim trafiłem do kopalni, spotkałem pewnego bandytę z półksiężycem na twarzy. Nie wiem, czy można być nawet nie wie, jak się... Musiałeś go znać. Nazywał się Lupino. Czyżby? Zabrał wszystko, co miałem i zabił moich przyjaciół. Mnie ledwo co udało się ujść z życiem. Gdzie go widziałeś? Gdzieś na bagnach, dokładnie nie pamiętam, to działo się tak szybko.
Możesz mi coś o nim powiedzieć? Nie, nie mogę i lepiej nie wspominaj o nim w obecności innych żołnierzy. Nie spodoba im się to pytanie, możesz mi wierzyć. Powiedz przynajmniej, dlaczego was zdradził. I tak powiedziałem ci zbyt wiele, zaczynasz mnie drażnić. Oj, coś mi się wydaje, że prędzej czy później będę zmuszony wygarbować ci skórę. O, może wcale, albo później, no od razu to myślę, że nie będziemy mu podkładać aż tak. Co się stało z poprzednimi skazańcami? Cóż, jako że mgła w ostatnich dniach jest wyjątkowo gęsta, to jeden próbował uciekać pod jej osłoną. Low ustrzelił go jak szczura. Dwóch pozostałych zjadły zębacze, byli zaledwie na skraju obozu, by przepiłować tam drzewo. A mam. No co tak się gapisz? Te bestie są cholernie sprytne, wykorzystują mgłę, by podchodzić jeszcze bliżej obozu i wypatrywać ofiarę. Tacy słabusze jak wy to dla nich najlepszy kąsek. Nie no, może poradzimy sobie za jakiś czas już z zębaczem. Kto tu rządzi? Tu Lord Santos, ale dowódcą całej ekspedycji jest sam książę Neptun. Rzadko wychodzi na zewnątrz. Neptun. Nadzorcy trzymają tu nad wszystkim pieczę. Poznasz ich po pancerzach. Tylko oni takie noszą. Lepiej ich unikaj. Jeśli zobaczą takiego wałęsającego się po obozie skazańca, mogą mieć ochotę rozładować na nim złość. A co z tobą? Jakie ty tu sprawujesz stanowisko? Ode mnie nikt się tego nie dowie. Mnie nie musisz o to pytać. Jestem tutejszym kwatermistrzem. Lord Santos osobiście wyznaczył mnie do tego zadania. Czyli dosyć ważne ma zadanie. Kim jest Lord Santos? To jest chyba ten, którego my widzieliśmy już. Mieliśmy jakieś tam do czynienia z nim. To jeden z najpotężniejszych nadzorców Lobosu, jest twardzielem, jest odpowiedzialny za zaopatrzenie całego obozu. Są jeszcze nadzorcy Wrak, Lord Focus i Lord Mordrak. O, to najpotężniejsi bojownicy, jaki w życiu zobaczysz. Gdzie mogę tu odpocząć? Jeśli wejdziesz po drabinie, to tu u góry jest kilka pryczy, możesz tam spać. Powiedz mi coś o obozie. Nasz obóz jest doskonale zorganizowany, spory udział mam w tym oczywiście ja. Każdy ma przydzielone odpowiednie zajęcie i wie, co ma robić. Nie ma obijania się, żeby to wszystko sprawnie funkcjonowało, kapujesz? Dlatego robisz, co ci każe, albo wracasz na kurwi dołek. Zamierzacie więc wydobyć stąd ostatnią bryłę złota i opuścić dolinę? Wścibski z ciebie typek. To chyba żadna tajemnica, nie sądzisz? Wielki mag królewskiego dworu, Lord Mordrak, którego imię obiło się uchem po całej krainie, zapowiedział, że skrywane tu, no nie zdążył. Nie mylił się. Na miejscu odkryliśmy kopalnię złota oraz rudy. Zabezpieczyliśmy też inne miejsca wydobywcze. Dolina jest pod naszą kontrolą. To przecież nic nowego. Zależało od nas. Sprawy potoczyłyby się. Wiem, że w niektórych miejscach robię jakieś tam drobne pomyłki, czy po prostu nie zdążę doczytać, ale fajny sposób na ćwiczenie dykcji mimo wszystko. Więc raczej będę starał się czytać tyle, ile zdążę, tyle, ile mi się uda. Dobrze, co mamy zrobić? Aha, rano stawić się na... u tego Joka. Kufer zamknięty, to nawet nie będziemy na razie do niego podchodzić. Patelnia. Kolejny kufer. Zobaczymy, czy uda się go otworzyć. Dobra, mamy wystarczająco siły, żeby go otworzyć. I zdobyliśmy parę przedmiotów, które mogą nam się przydać. Carlos, kim jesteś? Przejdziemy sobie po obozie, posprawdzamy, kto kim jest, poznamy ludzi. Kowalem, jak widzisz, przyszedłeś tu do pomocy? A co jest do zrobienia? Jeśli nie przysłał cię Hiago, to nie zawracaj mi głowy, jestem zajęty. Żołnierz, o, Lord Santos. Cześć kolego. Kim jesteś? Nazywam się Santos, jestem nadzorcą tego obozu. A teraz precz. Porozmawiaj z nami. Albo nie. Nie będziemy go na razie irytować. Czemu dowiaduje się o tym dopiero teraz? Bo nie wiadomo, co on wymyśli, Deinar. Co tu robisz? Idź precz, nie masz tu czego szukać, brudny skazańcu. Okej. Widać, ludzie nie darzą nas sympatią od samego początku. Jan, sprzedajesz coś? Tak, ale ty groszem nie śmierdzi skazańcu, więc będziesz musiał poszukać gdzie indziej. Mam złoto. Te parę brudnych monet nazywasz złotem? Nie próbuj nic kraść, bo zawołam wojsko, słyszysz? Pokaż mi swoje towary, skazanych tu nie obsługuję.
Prachl. Ktoś ty? Jestem prach, psia mać. No. Co tu robisz? Przybyłem tu, by trochę pohandlować. Miałem nadzieję sprzedać trochę żelastwa żołnierzom. Niestety nie zainteresował ich mój asortyment. Przywieźli ze sobą dużo sprzętu, a ja poszedłem w odstawkę. Tak więc siedzę tutaj i zbijam bąki. Możesz mi coś sprzedać? Nawet i bym to zrobił, ale żołnierze wbiliby mnie na pal, gdyby dowiedzieli się, że sprzedaję broń skazańcom. Nie mogę handlować z niewolnikami, to surowo zabronione. No widzicie, mamy przerypane, nikt nie chce z nami handlować, mało kto w ogóle chce z nami normalnie rozmawiać, chociaż i tak jest o wiele lepsza atmosfera niż była w kopalni, nie? Kim jesteś? Przybywasz z kopalni? Jeśli zgłodniejesz i masz dość złota, to przyjdź do mnie. Sprzedajesz jedzenie? Ta, oprócz tego mam tu kilka ciekawych przedmiotów, jeśli tylko masz czym zapłacić. Wybijacie tu gdzieś monety ze złotych samorodków? Nie, ale jeśli zostało ci trochę bryłek, to chętnie od ciebie odkupię. Dam ci lepszą cenę niż inni handlarze. Najlepszą. Ho. O, nie wiem, czy nam się będzie... Czy nam się jeszcze to złoto będzie do czegoś mogło przydać? Mamy 45 bryłek. Chyba na razie się wstrzymam. Najwyżej w następnym odcinku będziemy wymieniać. Pokaż mi swoje towary. Wymagana siła 50, my mamy 30. Toporek do kokosów 20. Ej, toporek nam się może przydać, kupimy sobie go. A tak to chyba nie będziemy stąd nic przynajmniej na razie potrzebować. Pierścień mocy to by nam się przydało, ale nie mamy na tyle złota. Najwyżej później się pomyśli, Halid. Co tu porabiasz? Ślepy pilnuje tych oto skrzyń. Czego tu chcesz? To pewnie bardzo odpowiedzialne zadanie. Nie wiem, co knujesz, knypku, ale biada ci, jeśli cokolwiek stąd zniknie. Poznaję obóz, byłem po prostu ciekawy, co tu się znajduje. Nie zamierzałem niczego stąd ruszać. To lepiej uważaj, żołnierze nie mają cierpliwości do takich jak ty. A co z tobą? Musisz tu stać przez cały dzień. Myślisz, że to taka lekka robota? Nic się tu nie dzieje. Ta bezczynność jest dobijająca. Ale rozkaz to rozkaz. No, poznaliśmy już parę osób. Cardimon, koniec. Nie możemy z Cardimonem porozmawiać. Co to? Serafis? Żołnierz. Żołnierz. Ciekawe, czy mogę im dziabnąć jedzenie, czy się wkurzą? No, nie. Wkurzą się. Czemu nie było dźwięku? Ostrzegam cię, nie próbuj tego ponownie. A, teraz był. Odpuścimy zabieranie jedzenia im. Ale z drzewka możemy zerwać. Dobra, stąd i tak nic nie weźmiemy. Bo nas zaraz ukatrupią. Roślina lecznicza. O, poziomka. Robotnik Mark. Cześć Mark. Kim jesteś? Jestem Mark, tragarz. A ty coś za jeden? Nazywam się Leo, dopiero co tutaj trafiłem. Skazaniec, ta? Chyba miałeś szczęście. Podpowiadają, że rzadko kogoś wypuszczają z tutejszego więzienia. Powiadają, nie podpowiadają. A ty nie kręciłeś się tu, nie trafiłeś tu z kopalni? A gdzie tam? Od wielu lat pracowałem na Koron, kilka dni drogi stąd. Armia potrzebowała rąk do pracy, była okazja, to nająłem się jako tragarz i przybyłem tutaj razem z oddziałem. Skąd mógłbym wziąć takie ubranie jak twoje? Ode mnie, szyję ubrania robocze. Masz coś innego niż same ubrania? Mam tylko ubrania robocze, ale nie mogę ich sprzedawać każdemu skazańcowi. Pogadaj z Jago, jak on się zgodzi, to będę ci mógł pomóc. Ci mógł coś sprzedać. Przepraszam, wstałem dopiero i jeszcze nie do końca się obudziłem. Jak mogę wejść do obozu? Nie możesz, Lord Santos spuszcza tam co najwyżej nas, pracowników. No i wojskowych, wiadomo, że oni też mogą wchodzić i wychodzić. Nie pękaj, młody. Wcześniej też pracowałem przy deskach tam na dole. Da się przeżyć.
Spoko. Czyli nasz nowy kolega, który był dla nas bardzo miły, mimo że nie musiał być. Ponieważ on jest tutaj zatrudniony, a my jesteśmy tylko zwykłymi skazańcami. Zobaczymy, co jest ciekawego w tym kufrze. Złoto, sztabka metalu, młotek, bryłka, rudy. Okej, fajnie. Zawsze coś. O, jeszcze tutaj jest kufer i tam jest kufer. Oj, 85 siły, za dużo. Nie jesteśmy w stanie tego zrobić na chwilę obecną. Ale ten już, owszem. Wytrych, ser, złoto. Te wytrychy tam tak naprawdę nie są nam potrzebne. No bo lecimy pod siłę i otwieramy wyłamywaniem. Jak leci? Wspaniale, doskonale i tak dalej. Dać ci dobrą radę? Nie daj się zabić. Co możesz mi powiedzieć? O Boże. Z tą dobrą radą to my już dowiedzieliśmy w kopalni, także... Nie oddalaj się stąd na krok. Żołnierze strzelają do każdego, kto tylko oddala się od obozu. A co do tego, w pobliżu czają się potwory, wlepiające swoje ślepia i czekające na dogodną okazję do ataku. Widzisz ten pierwszy kamienny dom? Wczoraj widziałem tam stado zębaczy, a mówili, że wszystkie pozabijali. Czy potwory często tu przychodzą? No, a jakby tego było mało, mrówki i komary chcą zeżyć cię żywcem, szczególnie tutaj na skraju obozu, nie wspominając o krwiopijcach. Żołnierze używają jakichś maści na insekty, ale nas, skazańców, mają w głębokim poważaniu. Przerzuciło mi. Bo ja wiem, większość handlarzy siedzi w wewnętrznym obozie, gdzie nie wpuszczają skazańców. Siedzi wewnątrz obozu. Może Mark albo ten drugi mogliby coś załatwić, oni mogą tam wchodzić. Wiesz, mówię o tych dwóch robotnikach, często się tu kręcą obok tej dużej bramy. Sami mili ludzie. Malinko. Wygląda na parszywego typa, ale może będzie miły. Dlaczego nie pracujesz? A ty co, kolejny nadzorca niewolników? Żołnierzy nie denerwuje, że nic nie robisz? Kim ty w ogóle jesteś, pajacu, żeby się do mnie czepiać? Skoro leżę, to odpoczywam po ciężkiej pracy, pusty łbie. Wynocha stąd. Bardzo nieprzyjemny gościu, czyli tak jak myślałem. Ogólnie zauważyłem, że jak w Gothiku ktoś ma taką mordę, to... To jest nieprzyjemne. O co chodzi z tym gościem na łóżku? Nie musi pracować? Chodzi ci o Malinko? Ostatnio za karę pracował dzień i noc, teraz odsypia. Ale jak tak będzie ciągle leżał, to w końcu zrobię z nim porządek. I dobrze. Za co go ukarali? Nie wiem za co, ale należało mu się. Zdążyłem zauważyć, że nie jest zbyt przyjazny. Może przydałaby mu się lekcja dobrych manier? Chcesz z nim walczyć, to lepiej uważaj. Siły mu nie brakuje. Możemy spróbować. Mimo, że jeszcze jesteśmy dosyć słabi. No to za chwilkę. Hej, ty. Próbujemy. Witam, jestem tu nowy. Nie mam czasu na pogawędkę. Odejdź, bo wpadnę przez ciebie w kłopoty. Spokojnie, chciałem zamienić kilka słów. Nazywam się Leo. Jestem choracy, ale nie mogę teraz z tobą gadać, bo muszę rąbać to piekielne drzewo. Hej. Co się stało, chłopie? Jakiś taki zestresowany jest. Lamar. Kim jesteś? Patrzcie państwo, nowa twarz. Jestem Lamar. Świeże powietrze to jest to, czego potrzebuję. Długo tu jesteś? W obozie? Będzie już za 2 miesiące. Wcześniej sporo czasu przesiedziałem w kopalni. Ciesz się wolnością, póki tu jesteś. W każdej chwili mogą z powrotem odesłać cię do kopalni. Też jesteś skazańcem? Tak, ale udało mi się dostać od Marka lepsze ubranie. Komary potrafią tu dać człowiekowi nieźle popalić. Spójrz tylko na Miguela. Jest cały pogryziony. Często się zdarza, że kogoś odsyłają? Rzadko. Trafić znowu do tej zapchnionej dziury to jak wyrok śmierci. Dlatego każdy stara się siedzieć cicho. Teraz do obozu trafiają tylko skazańcy, nie mający powiązań z bandytami. Wcześniej było tu kilku takich rzezimieszków, ale szybko się ulotnili. Mieli cholerne szczęście, że udało im się uciec.
No, ostatniemu z nich się nie udało, ale zamiast zabić go na miejscu, żołnierze rozcięli mu brzuch, przywiązali do drzewa i zostawili jako żywą przekąskę. Wszyscy słyszeliśmy jego wrzaski, gdy potwory rozrywały go żywcem. Kiepska śmierć. Możesz mnie czegoś nauczyć? Mogę ci pokazać, jak opróżniać ludziom kieszenie tak, aby tego nie zauważyli. Ale musisz być co najmniej średnio zręczny, bo inaczej nie ma sensu zaczynać nauki. Żołnierze są tutaj dość wyczuleni, także trzeba być naprawdę zręcznym. Możemy razem poćwiczyć, jeśli chcesz. Nie chcę. Nie wiem, czy będzie nam to potrzebne, ale na razie nie chcę się tego uczyć. Ponieważ idziemy typowo pod siłę. Hej, ty! Valor. Witaj. Czego chcesz? Niczego nie chcemy, chcieliśmy się tylko przywitać, ale ziomuś nam zlękniony skazaniec, spotkałem dość, może warto podpytać, co go gryzie za jakiś czas. Dobra, no to go podpytamy za jakiś czas, co go gryzie. Teraz idziemy do tej beczki, co mieliśmy się umyć. To, co nam tam gość ukazał. No i co, i lecimy w Kimę. Powinien być mądrzejszy. I do naszego nowego głównego protektora, który jest zarządcą naszym. Do rana czy do świtu, nie pamiętam. Zaraz. Mnie nie musisz o to pytać. O której mamy się stawić? Cholera, nie widzę. Sejwik? Prześpimy się do świtu. Koszmary senne. Dręczy mnie koszmary. Kolejna nieprzespana noc. Te sny wykańczają mnie psychicznie. Do Joka na razie nie idziemy. A tu mamy naszego największego wroga z Gothica, czyli Drabina. Ale kusiło mnie, żeby po niej przejść. Ej, gdzie on jest? Moje zdanie już znasz. Trzeba zdecydować. Czyżbyśmy za wcześnie wstali? W sam środek. Z tego będzie jeszcze. Cześć, kim jesteś? Czy pozwoliłem ci się do mnie odezwać? Odzywać? Asystuję naszemu alchemikowi w ważnych eksperymentach, o których ktoś taki jak ty nie ma zielonego pojęcia. Wiesz w ogóle, co to jest alchemia? Czytałem o tym nieco. Świetnie, a teraz zejdź mi z oczu. Czym on cię tak przejmuje? Alchemia. Rafek był dobrym alchemikiem. Jak zapewne pamiętacie, nawet nazywałem tak jeden z odcinków. Oni się potruli, później otruł kolejnego. Później nas chciał zabić za to, że mu coś tam nie wyszło z miksturką. O, przeżyłem. Hiago, jak się spało na nowej pryczy? Lepsze to niż spanie w kopalni. Zasuwaj do kowala, potrzebuję asystenta. Jak skończysz, wróć do mnie na pogawędkę. Chciałbym zostać robotnikiem, tak jak Mark. Możesz uznać, że już pracujesz jako robotnik. Wciąż nasze łachy skazańca, jestem traktowany jak niewolnik. No i co? Taka twoja dola. Nie zawracaj mi tym głowy. Czy już do końca życia będę skazańcem na usługach wojska? Jestem farmerem, nigdy w życiu nie popełniłem przestępstwa. To nie ja o tym decyduję, a nawet nie myślę zwracać sobie tym głowy. Nie chcę nawet o tym słyszeć. Zapytaj o lepsze ubrania. To może znalazłoby się dla mnie jakieś nowe ubranie. Te spodnie są już całkiem zużyte. Idź do Marka, on ci coś załatwi. Czyli dostaliśmy pozwolenie na to... Zbugowało mi się życie. Dostaliśmy pozwolenie na to, żeby iść do Marka, dostać od niego jakiś ciuch. Ciekawi mnie, ile to kosztuje. Szybki sejwik. Hej! Nie wiesz, gdzie mógłbym zdobyć środek na insekty? Pewnie od tutejszego alchemika, on robi jakieś kremy na owady. Jego pracownia jest pod nami w jaskini, ale ciebie tam nie wpuszczą. Słyszałem, że w obozie są jacyś handlarze. Nie mógłbyś kupić czegoś od któregoś z nich? Ci obwieśni nie sprzedadzą złamanego patyka, jeśli nie należy do oddziału. Nie handlują nawet z nami, robotnikami. Wiesz, jak mogę dostać się do tego alchemika?
Czy ty mnie słuchasz? Nie wejdziesz tam. Tylko jego pomocnik ma prawo wstępu. Czyli pasowałoby zostać chyba jego pomocnikiem. Tak to wygląda. Rozmawiałem z Hiago, mam od ciebie dostać ubranie. Dobra, ale nie dostaniesz go za darmo. Co masz na sprzedaż? Czy my możemy kupić obydwie te rzeczy? Tak, możemy kupić, tylko nie mamy... Mamy! Co masz na sprzedaż? Ja chciałbym sobie założyć ubranie robocze. Jak bardzo fajnie na nas wygląda. W ogóle niech się nie czepia, że my z kocą latamy. Tam ktoś chciał, właśnie mnie pytał chyba o ubranie. To jak będzie możliwość chwilę odpocząć, przysyła mnie Hiago. Świetnie, czekam na kogoś od wczoraj. Coś ty za jeden. Nazywam się Leo, jestem farmerem, którego wtrącono do kopalni, ale potrafię czytać i pisać. Wiesz coś na temat kowalstwa? No cóż, prawdę mówiąc, to większość swojego życia spędziłem na pracach w polu i czytaniu książek, które wpadły mi w ręce. Hiago raczej żartować sobie ze mnie, przysyła mi tu jakiegoś wsiura. Powinieneś raczej ugniatać zielsko dla biologa. Język kłamem, ale Hiago przysłał właśnie mnie. W porządku, nie oczekuję, że będziesz się znał na swoim rzemiośle. Robota jest prosta, nawet dla takiego żółtodzioba jak ty. W podziemnej zbrojowni w skrzynce od wilgoci trafia szlak. Trzeba wyrobić dla nich metalowe wzmocnienia tak szybko jak to możliwe. Mam tu jeszcze sporo metalu, ale potrzebuję go do wzmocnienia pod filary. To rzeczywiście prawda. Na początek załatw mi trochę sztabek metalu od Hiago. Niech da ci wszystko co ma, kapujesz? Metal miał dotrzeć z ostatnią dostawą, ale do tej pory go nie widziałem. I pośpiesz się, bo jeśli macie to zająć zbyt długo, to lepiej wróć i pomóż mi z wyrobem metalowych części. No to lecimy do Hiago, ale zanim pójdziemy do Hiago, to skoczymy jeszcze temu gościowi dać ubranko. Który to był? Horacy? Nie, Horacy. Ja się boję, że mi zabierze. Hej, nie masz przypadkiem trochę bagiennego ziela? Przecież pełno tego chwastu tutaj rośnie. Nie chodzi mi o rośliny, chciałem sobie zapalić, ugniatanie tych roślin jest cholernie monotonne. No cóż, zobaczę co da się zrobić. Mam? Mam coś dla ciebie. Dzięki za skręta, w zasadzie to nie zamierzam go palić. Mam lepszy plan, to znaczy? Myślę, że można ci zaufać. Ali, ten zakręcony protektor pilnuje składowiska obok głównej bramy. Prędzej czy później opuszczę obóz, ale nie chciałbym odchodzić z pustymi rękami. Oszalałeś? Chcesz obrobić składowisko i zaryzykować wrzuceniem do kopalni, jeśli cię złapią? Bez obaw, plan wypali. Tam musi być coś niezłego, wierz mi. Nie mam mowy, nie zaryzykuję powrotem do więzienia. Uspokój się, nie oczekuję, że będziesz nadstawiać karku. Jedynie proszę, byś zaniósł Halidowi tego skręta bagiennego ziela i wybadał, co jest w składowisku. Ja zajmę się resztą. Luzik. Co wiesz o pomocniku alchemika z jaskini? Obserwując z miasta zadziera nosa, jakby sprawował tu ważną funkcję. Wychodzi czasem z laboratorium, może on mógłby załatwić te kremy. Wychodzi w samo południe, wyłazi przez obóz zbierać rośliny. Nie będzie chciał nawet z tobą rozmawiać, ale zawsze możesz spróbować. No nie chciał z nami rozmawiać. Hej, ty! O, muszę mu to ubranie dać. Trzymaj, mam dla ciebie nowe ubranie, poważnie. Ubranie dobra, farmera mu oddamy. Dzięki, jestem twoim dłużnikiem, nie ma sprawy. Zaraz wszyscy nas będą zaczepiać o ubranie. Ale oby nie. Lecimy sobie teraz po te metale. Podobają mi się te zbroje, tak jakby były... Są chyba przerobione z jedynki. Ale bardzo ładne. Hiago. Mógłbym dać ubranie Miguelowi, bo co, robactwo daje mu palić? Właśnie. Dobra, zezwalam. Aha, kowal pytał o metal. Miał ponad dotrzeć z wczorajszą dostawą. Tak, Mark przywlókł tu jeszcze wczoraj jakiś wór z żelazem. Trzymaj klucz, metal będzie w środku. Jest tam sporo innych przedmiotów, więc uważaj co bierzesz. Nie podbieraj niczego więcej, bo utnę łapy.
No dalej, co tak stoisz, idź po ten metal. Czyli dostaliśmy jasno do zrozumienia, że możemy wziąć tylko metal, nic więcej. Ale chlebek weźmiemy. Tylko pytanie, czy ogólnie z każdej skrzyni mogę wziąć tylko jedną rzecz, czy telekineza by się przydała, żebyśmy wiedzieli, co jest do zrobienia. Metal, nie ma tu metalu. Okradniemy wszystko, jeżeli Hyago się nas doczepi. No to czytamy save'a. I pójdziemy dalej. Ej, który jest ten na klucz? Co tutaj jest ciekawego? A, jakieś jedzonko też się przyda. Zaraz, o który kufer mu chodziło w takim razie? Dużo jedzonka i innych rzeczy. Ale to... Czekajcie, bo jeszcze tu był jeden kufer. I chyba o ten właśnie chodziło. Jakie cenne rzeczy. No ale nie możemy, sztabka metalu. Czy Hyago nas zaczepi? Nie zaczepi, czyli... Mogliśmy wziąć, a jak teraz? Niby nas nie zaczepił, ale chyba nie chcę ryzykować w ten sposób. No, nie będę ryzykował. Wzięliśmy te sztabki przed zapisem? Wzięliśmy. Bo jeszcze się okaże, że faktycznie gdzieś tam po misji dopiero nas zaczepi, że zabraliśmy więcej niż powinniśmy. Hej, Carlos, mam ten metal. Przyniosłeś przynajmniej ze 2 tuziny? Szkoda, że nie mam innych szczypiec do podbierania rozgrzanych części. Oddaj metalowe sztabki. Oto metal. Dobrze, to powinno wystarczyć. Co teraz? Teraz pomożesz mi z wyrobem wzmocnień do skrzyń. Zdążyłem już rozgrzać nieco metalu i przekuć go na gotowe części. Łatwo z niego formować. Weź to ode mnie ostrożnie i wystuć, a ja zajmę się przekuwaniem następnych. Użyj drugiego wiadra, żebyśmy nie wchodzili sobie w drogę. O to wiadro ci chodzi? Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Ile tego? Pięć. Sześć. Siedem. Osiem. 9, 10, ile on nam tego dał? 11? Sporo. Chyba, że my mamy całe, nie wiem, tam około 13, 15, bo nie liczyłem już później. Wzmocnienia gotowe. Dobrze, daj, odłożę je gdzie trzeba. Masz tu kolejne 10, tyle powinno wystarczyć. No to zrobimy jeszcze szybko te 10. I zobaczymy, co będziemy mogli robić dalej. O, akurat to jest monotonne. Wolałbym z przeskipowaniem godzin. To się wrzucamy, po prostu naciskamy i tam chwilę to potrwa. Nie wiem, 3 godziny, 4 godziny by minęły. Mam kolejne 10 wzmocnień. Praca kowala bywa monotonna i ciężka. Mamy wyjaśnienie, dlaczego tak było. Tyle wzmocnień w zupełności wystarczy. Wiesz, właściwie to mógłbyś jeszcze coś tutaj pomóc. Straszny tu bałagan tych wszystkich opiłków. Posprzątaj tu, żebym mógł normalnie pracować. Wystarczy poukładać wszystko na swoje miejsce i uprzątniesz te opiłki. No dobrze. Tylko zrób to pod wieczór, jak już skończę pracę. I tak muszę jeszcze te opiłki porobić, ale to już na spokojnie za chwilkę. Pozwólcie, że się napiję, bo zasycha w ustach od gadania. Trudno mi to uwierzyć. Kto ci to powiedział?
A nie chcę też robić niepotrzebnych pauz, żeby to po prostu wyglądało naturalnie, nie? Powinien być mądrzejszy. Prędzej czy później i tak będę zamierzał przejść na streamy, ale to jak będzie was troszeczkę więcej. Mnie nie musisz o to pytać. Więc też nie będę pauzował za każdym razem, jak nie wiem, będę potrzebował uzupełnić płyn. Idziemy do Hiago. Pomogłem Kowalowi. Co takiego zrobiłeś? Załatwiłem metal i pomogłem przy wykuwaniu zawiasów. Dobrze, teraz znajdźmy mi Quella, to stolarz. Tak, że przydałaby mu się pomoc. Masz tu coś do żarcia. O, nawet chlebek dostaliśmy. Znaczy chlebek, nawet surowe mięso. I może sobie usmażymy mięsko. Upiecz wszystko. Trudno mi w to uwierzyć. Wszystko mamy upieczone. I lecimy do Miguela. O, Santos jest teraz tutaj. A Miguel to był ten ziomuś. Przysyła mnie Hiago. Co jest do zrobienia? Te drzewa są cholernie twarde, szczególnie bambusy. Łatwiej byłoby je rąbać jakimś tasakiem. Piły szybko się tępią. Kowal miał wyrobić kilka nowych. Idź do niego i zapytaj o piły. Bez nich nic tu nie zostanie zrobione. A hey, zagadam ty jeszcze z tym ziomeczkiem. Mogę ci jakoś pomóc? Mam naprawdę dużo pracy, dziś muszę to skończyć. Dlaczego się tak śpieszysz? Czego ode mnie chcesz? Przysłał cię Hiago? Jestem tu nowy i staram się pomagać, gdzie tylko mogę, ale skoro sam sobie tak świetnie radzisz, to nie będę się narzucał. Masz rację, obaj jedziemy na tym samym wózku. To w czym problem? To w zasadzie żadna tajemnica, po prostu jestem teraz w podłym nastroju. Nie w gorszym niż ja, nikt nie chciał trafić tu z własnej woli. Nie w tym rzecz. Podpadłem żołnierzom, oddaliłem się od obozu tylko na chwilę, żeby odetchnąć od nich ciągłego wzroku i w spokoju postawić klocka. Na moje nieszczęście, gdy przeskakiwałem przez grzęzawisko, zauważyło mnie dwóch strażników. Wyglądało to tak, jakbym uciekał, a chciałem tylko ominąć te cholerne błoto. Balor i pozostali szybko podnieśli alarm i za mną pobiegli. Teraz pracuję cały dzień i całą noc, żeby tylko z powrotem nie trafić do kopalni. Nie wiem, jak długo tak wytrzymał. Odbiło ci? Przecież mogli cię zabić. Dlaczego nie zapytałeś nikogo o zgodę? Jaką zgodę? Kazalibyś strać mi na widoku. Zamierzałem zaraz tylko wrócić. Chcę się zaraz wrócić. Daj słowo. W sumie racja. Mógłbyś mieć dobry powód na opuszczenie obozu. Żołnierze co jakiś czas wybijają wszystkie stwory w okolicy. Wiedziałem, że teren będzie bezpieczny. Głupio zrobiłem. Teraz żołnierze na pewno bacznie mnie obserwują. Balor całymi dniami nie spuszcza ze mnie wzroku. Czy to on nałożył na ciebie karę? Nie rozmawiałem z nim, ale nie mogą odpocząć. Jak żołnierze zobaczą, że nie pracuję, to na pewno wyślą mnie z powrotem do kopalni. Szkoda mi go. Pogadamy z tym Balorem. Może nie będziemy musieli go zabijać. Horacy jest bardzo zestresowany ostatnimi wydarzeniami. Co? To ten skazaniec, który opuścił obóz bez pozwolenia, żeby załatwić swoje potrzeby. Powiedział, że nie mógł już tego znieść, gdy ciągle go obserwujecie. Kto ci pozwolił się do mnie odzywać? Myślisz, że nie mam nic ciekawszego do roboty przez cały dzień, tylko gapienie się na jakiegoś spoconego obstręcy z kopalni? Nawet skazańcy zasługują trochę na odrobinę prywatności. Traktujecie nas gorzej niż zwierzęta. Cieszę się, że nie gniesz w kopalni, głupcze. Poza tym nie macie prawa oddalić się nawet na metr bez pozwolenia, czy to jasne? Chcę prywatności, niech idzie wysrać się za murek. Powiedz swojemu kumplowi, że następnym razem zrobię z niego strzelnicę, wynoś się. Hej, ty! Nie możemy nic z nim zrobić, no to lecimy do Hiago się dogadać. Jeszcze będziemy chcieli załatwić tego brednego typa. Miguel pytał o piły. Co? Jaki Miguel? Jeden z niewolników piłuje drzewo na dole. Chce nowych pił, a gdzie do cholery są rękojeści do kilofów? Daj mu te piły i pomóż mu z rękojeściami. Na dzisiaj mają być gotowe, albo skopię wam zady. Nie żartuję. Ach. Latanie z miejsca na miejsce. I to bez przerwy. Okej. Miguel. Mam piły. Ale Kowal czeka na rękojeści do kilofów i jest trochę wkurzony. Cholera. Mówił, że chce je dzisiaj albo skopieć tyłek. Co ten nadęty dureń sobie myśli? Czym miałem ciąć te drzewo, jak piły się wstępiły? Mogę ci pomóc z tymi rękojeściami. Mam już część gotowych nasad. Trzeba je tylko obrobić. Patrz, tym narzędziem przecinasz z jednej i drugiej strony, potem wygładzasz krawędzie. Na koniec tą szmatą przecierasz dokładnie wzdłuż. Łapiesz? Ja biorę się za piłowanie drewna na kolejne nasady, a ty przygotuj to tak, jak ci pokazałem. To trochę potrwa.
I jest już noc. O, co tu się stało? Zębaczę. Nie zdążyłem nawet uderzyć. Chwila. Gdzie jest Miguel? A, ten sobie już odpoczywał, my za niego robiliśmy, a on odpoczywa. Co jest? Dopiero skończyłeś te rękojeści? Trochę nam z tym gównem zeszło. Byłoby szybciej, gdybyś nie poszedł spać. Ważne, że dobrze zrobione. Leć oddać je Carlosowi. Jak coś się nie będzie upasać, to powiedz, żeby następnym razem zrobił lepsze piły. Lecimy sobie teraz do tego Carlosa Carlstena. Nie wiem, jak mu tam było. Carlosa. Mam rękojeści. Do diabła, gdybym to ja pracował w takim tempie, to wszyscy wszystkich trafiłby tu szlak. Dlaczego to tak długo zajęło, co? Byłyby gotowe wcześniej, gdyby Miguel nie pracował tępymi piłami. To mokre drewno szybko je tępi. Proszę, są solidnie zrobione. Chyba domyślasz się, co teraz trzeba z nimi zrobić? Kilofy? Brawo, w przeciwieństwie co do niektórych, tobie coś tam trybi pod kopułą. Wrócisz tu za dnia i pomożesz z kilofami. Niektóre problemy same się rozwiązują. Wyrzucił nas, bo jest za późno. Jak my mamy tu posprzątać? Nie mam zielonego pojęcia. Zobaczę sobie, ile już trwa odcinek i za chwilkę wracam. Z racji, że odcinek trwa już około 43 minut, tak jak wstępnie sprawdzałem, myślę, że możemy go na dzisiaj zakończyć. Zapraszam do lajkowania, do subskrypcji oraz do komentowania, oczywiście, jeżeli wam się podobało. No i co, widzimy się dziennie o 16, ponieważ Gothic jest teraz główną serią na naszym kanale. No i oczywiście zapraszam też do wsparcia kanału. Dzięki wielkie za oglądanie, trzymajcie się, cześć.